Jest kilka takich uniwersalnych wartości na naszym świecie, z którymi myślę każdy, no może z proma wyjątkami, się zgodzi. Na przykład, że Weekend powinien być dłuższy, fajnie byłoby mieć więcej czystego powietrza na ziemi. Oraz, że Kingdom Come Deliverance zdecydowanie potrzebuje drugiej części. No i Warhorse Studios uraczyło nas najnowszym trailerem i 25-minutowym gameplayem z Kingdom Come Deliverance 2 prosto z Gamescomu. Trailer wygląda przepięknie, ale co ja go będę opisywał, obejrzymy sobie go razem. Peggy 18 I have concluded a very fragile truce with Sigismund. And if anyone should disrupt my plans with headstrong acts of violence, there will be consequences. I intend to wage war, not parley. Everything all right, eh? We need more people. The best thing would be to recruit from your old comrades. If they're not already swinging on the gallows somewhere... Will you help us, Henry? No co tu dużo mówić, trailer po prostu ocieka klimatem. Od razu mamy tutaj zahaczkę fabularną, że jednak Henryk tym razem nie będzie mógł się przedstawiać jako wysłannik racka kobyły i tym razem będziemy po jakiejś bardziej tej szarej stronie prawa. Grafika jest o wiele lepsza, widać, że zostaliśmy przy systemie walki, który znamy z pierwszej części, więc mamy. To zablokowanie na, na postaciach. Mamy kombosy, mamy master strajki, czy tam mistrzowskie ciosy, skrytobójstwo, łaźnie w mieście, wieszania i mocniejszy polski akcent, ale o tym więcej się dowiadujemy też z gameplayu. Dlatego przejdźmy może do niego. I tu będzie o wiele więcej do powiedzenia na ten temat. Nie będę może pokazywał całego, w końcu ma 25 minut, więc sobie trochę przeskipujemy i skomentuję po prostu rzeczy, które mi się podobają i nie do końca. Zacznijmy może w sumie od tego co widzimy od razu praktycznie, czyli chud. Um, nie wiem, czemu zmienili pasek zdrowia i staminy. Jest bardziej kwadratowy, mniej smukły. No nie wiem, dla mnie osobiście wygląda brzydziej, zdecydowanie. Chociaż prawdopodobnie podczas rozgrywki będzie bardziej czytelny i będziemy mieli łatwiej sprawdzać nasze hapeki pozostałe podczas walki. Zakładam, że ktoś się musiał skarżyć na to, że pasek hapeków jest za mało widoczny podczas walki, że nie widać go po prostu kątem oka, tylko trzeba było się na niego spojrzeć, ile nam zostało. I teraz jest większy. Czy nawet widoczny, kiedy nie patrzymy się konkretnie na niego, tylko na środek ekranu? Może to jest kwestia tego? No... Mi tam nie przeszkadzał, trochę bez sensu zmiana moim zdaniem, ale to tam mała rzecz trochę, nie? Dalej na gameplayu podchodzimy do NPC-ów i system, powiedzmy to, system rozmowy jest identyczny. Ekran się wyczernia, rozjaśnia. I jesteśmy zablokowani jakby w miejscu rozmawiając z npc -em. Klasycznie wygląda to identycznie jak w Kingdom Come 1. Co moim zdaniem e, miałem nadzieję, że trochę poprawią. Szczególnie jeśli chodzi o cutscenki. W 1 miałem trochę taki niedosyt często przy cutscenkach. Kiedy cutscenka ma spore emocji, coś się dzieje. Los czyjś waży się na szali. Jest napięcie. Po czym ekran się wyczernia. I każdy sobie stoi jak kłoda i bez jakby emocji mówi swoje kwestie, stojąc w miejscu i ewentualnie wymachując rękawicą, trochę podnosząc głos i tak jakby zabijało to jakiekolwiek napięcie po tym, jak wyszliśmy z jakiejś kacsenki. Pamiętam scenę, jak leczyłem bandytę w Merchojedach. Nagle wpadają w kurzeni wieśniacy, już myślę, że mają palić stodołę. Wszyscy krzyczą, wymachują rękami i widłami, po czym ekran się wyczernia i ja sobie stoję i rozmawiam z jednym źródłem, i mogę mówić. Wszystko na spokojnie wytłumaczyć, tak jakby trochę zbijało to napięcie, co się wydarzy w tej scenie. Więc może te cutscenki będą jeszcze bardziej dynamiczne, że w samych cutscenkach będziemy mieli jakieś wybory dialogowe i nie będzie to przychodziło do tego znanego i trochę już oklepanego systemu dialogów, jaki był w Skyrimie, Morrowindzie i no wielu innych grach, tak. Następnie pokazują nam jakiegoś jednego questa, gdzie musimy taplać się w łajnie e, I mamy pierwszą scenę walki na pięści. Um, z tego co widzę, wygląda bardzo podobnie jak Wiedynce. Przy czym, z tego co widzę, jest bardziej dynamicznie, bo na początku chcieli lać nas pięściami, ale w momencie, kiedy wyciągnęliśmy miecz, oni też wyciągnęli swoje miecze. Więc tutaj w walce doszło do decyzji, że dobra, pobijemy ich i zostawimy przy życiu, albo wyciągamy miecz i szlachtujemy na kawałki. Co zdecydowanie wpłynie na reputację Henryka w, tym, w tej wiosce. I mamy też nowe finishery. Uu. I tu przez chwilę można było zobaczyć, że będziemy mogli sobie zbindować parę rzeczy do paska. O, w tym momencie. Mamy jedynkę na miecz, e, dwójka, trójka. Wyglądają jak miecze, przy czym spodziewam się, że dwójka będzie na łuk, tak jak wcześniej, ale nie mieliśmy trzeciego binda. Nie mieliśmy czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, więc teraz będzie więcej bindów na jakieś mikstury, tak? Odwar z nagietków, który nas leczył, jakieś tam e, eliksir łotrzyka czy piewca tego typu rzeczy, więc całkiem spoko. Dalej wjeżdżamy do, zakładam, Kutnej Chory, czyli Kutenbergu, którą w jedynce mocno hype'owali, że jest to największe miasto w rejonie. Zaraz po Pradze chyba było to największe miasto w Czechach w tamtym okresie. Nie wiem, jak jest aktualnie. Dalej jest system łaźni, widzimy jak Henryk idzie się umyć, wyprać swoje ubranie i wyleczyć swoje rany. Na co zakładam, tak jak w jedynce będą reagować przechodnie, czy osoby, które, z którymi rozmawiamy, bo po prostu reagowali na to, jak wyglądamy? Czy jesteśmy w pełnej putowej zbroi? To nazwali nas rycerzem. Czy jesteśmy brudni i śmierdzący? To się nas pytali, czy wpadliśmy właśnie w bali Wina I takie tam się biliśmy ze świniami. Dalej pokazują, co się będzie działo, kiedy będziemy po tej. Nasz Henryk będzie psychopatą tutaj trochę mordowania, trochę bicia się ze strażą, no i pręgierz i bicie batogiem. System reputacji, jaki zrobili w Kingdom Come Deliverance jedynce był jednym z najlepszych, jakie widziałem w grze. Nawet lepiej niż w Baldur's Gate mam wrażenie, bo kiedy w Baldur's Gate zrobiłem parę questów, na przykład w Gaju Druidów i się dowiedziałem, że te parę questów nie wpłynęło absolutnie na moją reputację u handlarzy, to trochę się zawiodłem. Tutaj jednak wykonywanie questów w mieście wzrasta nam reputację i handlarze też chętniej się targują i tak dalej, nie? Podczas tego gameplayu też pokazałem Pokazali, że można się witać z przechodniami, trochę jak w Red Dead Redemption dwójce. Jakieś dzień dobry, pozdraw Pan Bóg, nie? <laughs> Szczęść Boże, klasyczne i tak dalej. Więc tutaj też w Red Dead Redemption też widzieliśmy wzrost reputacji od tego. Fajnie. Lekka zmiana na kamerze, musiałem zapalić światło. Pokazali też ekwipunek. Widzimy od razu więcej zakładek niż było w Jedynce. Doszło z tego co widzę, materiały. Wcześniej materiały były w zakładce po prostu inne i tak samo książki były w zakładce inne. Dobra zmiana, jak najbardziej na plus, bo szukanie książek czy materiałów w zakładce inne było trochę uciążliwe, kiedy mieliśmy w innych bardzo sporo rzeczy. Więc więcej zakładek zawsze jest na plus, więcej sposobów na sortowanie ekwipunku. Tutaj możemy też zobaczyć, że dalej mamy retorykę, mamy charyzmę, mamy naszą prędkość, czego nie było w Jedynce. Nie było prędkości tego, jak my biegamy, więc zakładam, że tutaj ekwipunek będzie wpływał na to, jak szybko potrafimy się przemieszczać na piechotę. Widoczność, dźwięk i zwracanie na siebie uwagi były w jedynce też. Mamy rozdzielone, ile mamy pancerza na każdej części ciała. Nasza siła, zręczność i witalność, co ciekawe, jest powyżej 20 punktów, gdzie w pierwszej części 20 poziom był maksymalny. Więc to jest też pytanie, co zrobią z Henrykiem? Czy będziemy kontynuować jego rozwój od jakby tego momentu, kiedy byliśmy dokokszeni na końcu pierwszej części, czy jakoś go znerfią, czy podniosą ogólny poziom przeciwników? I właśnie dlatego zwiększyli ten pułap maksymalny, do którego możemy wbić statystyki? Trochę jak w gotiku trójce, że. Okej, okay, w dwójce, przynajmniej podstawowym, nie licząc nocy kruka, mogliśmy wbić maksymalnie 100 punktów w każdej statystyce, więc trójka zaczęła od tego, że mieliśmy po 100 siły, po 100 zręczności i tak dalej, i potem rozwijaliśmy to dalej. No. No, szczerze nie wiem, czy jestem fanem tego rozwiązania. Wolałbym, żeby z Henrykiem coś się wydarzyło już fabularnie, że na przykład siedział zamknięty przez dwa lata w celi i dlatego jest osłabiony. Wolałbym chyba, żeby zrobili tak jak właśnie między jedynką a dwójką gotikiem, gdzie bezimienny po prostu leżał miesiąc pod gruzami i dlatego był słaby, wycieńczony, ale żywy. Lecimy dalej. Dalej mamy większy fragment gameplay'u, jeśli chodzi o skradanie się i czyszczenie obozu. Bandytów bodajże? I tutaj jest bardzo ciekawa opcja. Coś, co mnie bardzo zaskoczyło, co jest sporym plusem. Możemy zmieniać sobie sety. Przesu... Klikamy jeden przycisk. Nie widzę, żeby był wyświetlony, który to przycisk ma być, ale klikamy. Jedną rzecz i zmieniamy wyposażenie jednym kliknięciem. Mamy zieloną tarczę, czerwoną tarczę, przyszliśmy z zielonego wyposażenia na czerwony. Jest też żółty, jakieś kilka innych. Ciekawy jestem, ile tych wyposażeń można różnych mieć. Na zielono był wyekwipowany na przykład długi miecz, ale na czerwono jest wyposażona kusza, której aktualnie nie ma w ekwipunku. I po zmianie ekwipunku, no wiadomo też, pancerz jakiś tutaj jest większy, bardziej dobitki. I po zmianie pancerz zmienia się na Teraz zauważyłem stożek drogowy. Pancerz w każdym razie zmienia się na bardziej do skradania się. Wyekwipowała nam się kusza z bełtami. To jest bardzo fajne, bo kiedy w Kingdom Come Deliverance, jedynce musieliśmy się skradać, a biegaliśmy przez większość czasu w płytówce, nagle dochodziło do momentu, że trzeba komuś opróżnić sakiewkę. To trzeba było odklikiwać cały pancerz. Najlepiej przerzucić go też na konia, bo nie mieliśmy tyle udźwigu, żeby go nosić w kieszeni. Tutaj możemy to zamienić jednym kliknięciem, mieć dedykowany set do różnych czynności. Bo na przykład w tym pancerzu dźwięk, jaki Henryk w tym momencie z siebie wydaje, to maksymalne 100. I po zmianie spada on na 21. Więc będzie się dzisiaj skradał. I to też jest bardzo fajne. Rzucił kamyczkiem, żeby odwrócić uwagę przeciwnika. Mamy u góry pod radarem ikonkę królika, który się rozgląda, bo przeciwnik w pobliżu nas szuka. Dlatego zakładam, jest ikonka szukania, bo no, przeciwnik gdzieś tam nas poszukuje. Skrytobójstwo było w Jedynce, zabicie sztyletem. Jak tylko mieliśmy sztylet w ekwipunku i mieliśmy perka, to mogliśmy e, jednym ciosem zabić przeciwnika. Więcej skradania się. A no i, no i dodali kusze to dość ważny aspekt, bo w Jedynce kusz nie było. Widzę, że system strzelania jest podobny. Jeszcze góra, dół nam lata. Celownika dalej nie ma. Szkoda. System walki stary, znany. Ja miałem trochę problem z tym systemem walki w jedynce. On do pojedynków jest bardzo dobry, tylko jak z, 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 walczymy z większą ilością przeciwników. Robi się niezbyt fajnie. Dochodziło do momentów, kiedy w jedynce, będąc w pełnej płytówce, banda po prostu frajerów, jakichś wieśniaków wyskakiwała z krzaka i potrafiła mnie zabić w parę sekund, bo po prostu rzucali się wszyscy na mnie, i przez to, że w walce jest taki soft lock. Jakbyśmy mieli zablokowaną kamerę na przeciwniku, ale mogliśmy ją przesunąć, tylko tak on był dość szorstki, ten softlock, i nie mogliśmy obracać kamerą, kiedy chcieliśmy, przez co ktoś często zachodził nas od tyłu, plus przeciwnicy będąc agresywni, często przenikali przez naszą postać i nagle atakowali nas od pleców, przez co nie mogliśmy tego uniknąć ani zablokować. Blokowało nas to w animacji obrywania ciosów i się kończyło do, 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 to dość bardzo szybko naszą, em, naszą śmiercią. Tutaj też pokazali, że tarcze tym razem mają hapeki i nawalanie w tarcze raz po razie powoduje, że one tracą swoją wytrzymałość i zostaną upuszczone przez przeciwników. Skądś to znam, skądś to znam. Mountain Blade. Hmm, ciekawe czy siekiery będą miały szersze zastosowanie przez to, bo będą działały lepiej na tarcze. Tak, pokazują też dwa wybory. Jedno, że puściliśmy gościa wolno. Drugie, że mogliśmy po prostu ziutka zabić, który się poddał. I dalej pokazali coś, co mi się nie podoba. Miałem nadzieję, że to zmienią. Znaleźliśmy zbawienny sznaps z ikonką... Dyskietki. I jest to mechanika, która mi się osobiście bardzo nie podobała w Kingdom Come i mod, który pozwalał zapisywać dowoli bez używania tych zbawiennych sznapsów, był pierwszy, jakiego ściągnąłem. No i nie ja jedyny nie lubiałem tego systemu. Jest to najczęściej ściągany mod z Nexus MODS na nielimitowane zapisywanie, które właśnie nie wymaga sewir sznapsa. Mam nadzieję, że przy wyjściu dwójki ktoś bardzo szybko wyda tego moda, bo używanie tego jest no, trochę uciążliwe, szczególnie kiedy na drodze pięciu wieśniaków możecie rozwalić na w parę sekund dosłownie, bo system walki jest taki, a nie inny. Chyba że ten system walki poprawili i to będzie trochę mniej uciążliwe, nadal miałem nadzieję, że zrezygnują z tego pomysłu, no i tego niestety nie zrobili, a więc. No, ja będę korzystał z moda. Dalej pokazują trochę więcej e, tych początkowych questów. Tutaj w tym momencie trochę nie wiem, co się stało z jej twarzą, bo jakby jeszcze w świetle dnia twarze wyglądają bardzo dobrze, tylko im dłużej oglądałem dialogi w tym gameplay trailerze, miałem, mam wrażenie, że te twarze są trochę dziwne w taki niepokojący sposób. W pierwszej części nie odczułem tego uczucia. Tutaj jakby za, za bardzo ruszają ustami zęby trochę dziwnie wyglądają. Jakby nie, mocno nie jestem przekonany. Dalej pokazali, że jedną osobę, którą rekrutujemy, jest Polak, którego wieszają. I jest nagrany po polsku. On tutaj ma bardzo fajny dialog. Panie, mój Boże, wysłuchaj mnie. Całe życie mordowałem i ruchałem. Więcej razy Paliłem kościoły, niż byłem u spowiedzi. Wybacz, wszyć. Wybacz. Wybacz i pozwól mi jeszcze tylko raz wykastrować tych bezbożnych skurwysynów! Oh, no Co to? nie listen to your damn Twoja baba. I tak. Do końca życia będzie pamiętać o mojej polskiej kiełbasie! O shoot that, of Ciebie i twoją matkę piekło pochłonie, Niech was piekło pochłonie. Wait! Stop! <grywka> Typowa wymiana zdań na ulicy w Londynie. No i dalej mamy opcje dialogowe. To, to, o czym mówiłem. Jest pełna napięcia scena. Leave him alone and untie I, do do you know I nagle każdy jak kołki, nie, więc hmm, Pokazują, że dalej zostały opcje dialogowe na bazie naszych statystyk, właśnie retoryki, charyzmy, jakby waleczności i coś takiego. Dalej nie jestem pewien, jak to się nazywa. Ta trzecia opcja. Z... W jedynce to były dwa skrzyżowane miecze. Oczywiście tutaj ktoś wybrał. Dla gameplayu opcję, która mu nie wyszła, gdzie wieszają naszego polskiego kolegę i musimy się nawalać. Jakiś ziutków mordujemy pod drzewem wisielców, i mamy pełne polskie dialogi od naszego polskiego kolegi, który, z tego co rozumiem, dołączy do naszej drużyny jakiegoś ruchu oporu, żeby przeciwstawić się armii Zygmunta, która najechała na Czechy. Tak, w pierwszej części, i dwójka to kontynuuje ten wątek. I na tym w sumie się kończy gameplay. Rozmowa: Henryk gada po angielsku, nasz Polak gada po polsku. My będziemy rozumieć na szczęście. A gra wychodzi 11 lutego następnego roku i tak. Mówili, że Kingdom Come Deliverance 2 wyjdzie jeszcze pod koniec tego roku. Tak. I każdy mówi, że o, przesunęli datę premiery na następny rok. I tak i nie. Dla zwykłego konsumenta, nieważne co powiedzą twórcy, to jest przesunięcie daty premiery na następny rok. W oczach twórcy za to, często koniec roku to dla twórców i wydawców koniec roku fiskalnego, który kończy się w marcu następnego roku, jakby. Więc dla mnie to było do przewidzenia. Miałem nadzieję, że wyjdzie do końca tego roku, ale w ten sposób właśnie twórcy zostawiają sobie taki bufor, że jeśli nie zdążą wydać do grudnia, to mogą przesunąć na styczeń-luty. No, wiele twórców tak robi. Mam wrażenie, że z Gotikiem Remake'em będzie podobnie, że powiedzieli, że wydadzą do końca tego roku. Mam wrażenie, że mieli na myśli rok fiskalny, więc mają do końca marca w teorii czas też na Gotika Remake. No i to będzie tyle z tego gameplayu. Nie wiem czemu. W świetle twarze wyglądają normalnie, nie? Tak jak wrócimy do tego tematu na chwilę, bo tutaj wygląda normalnie. Jest więcej wyrazów twarzy. Zdecydowanie. No i gra ogólnie wygląda łatwiej, ale nie wiem czemu twarz tej gościówy w tej karczmie była taka dziwna. Usta też dość... Mam nieodparte wrażenie, że usta wyglądają jakby poruszał nimi robot obleczony w ludzką skórę. Nie, nie, nie mogę się przekonać. Jest, było to dla mnie rozpraszające w, za pierwszym razem, jak oglądałem ten gameplay. No i dalej mam to nieodparte wrażenie, że coś tu mi nie pasuje. No ale tak, w każdym razie Gra wygląda piękniej, muzyka jest jeszcze lepsza, klimatem ocieka. W ekwipunku pojawiły się bardzo potrzebne zmiany, no i pewnych zmian nie zastosowali, które bym chciał, żeby zastosowali. Lekka zmiana w systemie walki, może, zapisywanie, żeby nie wymagało tego zbawiennego sznapsa. Elementy hoodu i nawet czcionka wygląda trochę bardziej tak nowocześnie niż w stylistyce tej średniowiecznej, jak było to w Jedynce. Mam wrażenie, żeby pójść w tą stronę mainstreamu, zgubili po drodze trochę tego uroku i klimatu, który właśnie oferował Kingdom Come Deliverance Jedynka, będąc tym, nie wiem jak to inaczej określić, jak symulatorem wręcz średniowiecznym, e, survivalem, trochę RPG-iem akcji. Musimy spać, jeść, e, jest udźwig, stamina i tak dalej, nie? Jakby trochę jest tych elementów survivalu. Te systemy wystarczająco oddają realizm, żeby móc podciągnąć tego RPG-a pod kategorię właśnie symulatora, ale takie przez małe S. No nie do końca jest to symulator, tak. Przede wszystkim jest to RPG, gdzie liczą się wybory i fabuła. No, ale to będzie na tyle, takie mam myśli o gameplayu oficjalnym showcase Kingdom Come Deliverance 2, który zaserwował nam Warhorse Studios. Napiszcie, co wy o tym myślicie w komentarzach: czy te zmiany, które mi się nie podobają szczególnie, to czy ja się przypierdalam, czy faktycznie jest w tym jakieś podparcie, yy, bo yy, tak, ja się potrafię, potrafię się przypierdalać. Niestety są to takie małe rzeczy, które gdzieś tam kują i. Nie będę sobą, jakich nie wymienię, ale jest też bardzo dużo pozytywnych zmian. Ale w większości z tego co widzę, gra zostaje tą samą co jedynka, po prostu jest tego więcej i lepiej. Więc myślę, że wszystko, czego chcieliśmy od Sequela. No bo po co wymyślać koło na nowo, skoro stare działa. Jak się podobało, dajcie lajka, jeśli nie, to dajcie dislajka, strzelcie suba i widzimy się na następnym filmie, albo na live. Zapraszam tutaj na live na YouTube, -ku. to ten nie? pogramy w jakieś fajne gierki. Aktualnie Wukong. Potem wrócimy sobie do kimgląkoma i tyle, nie? no potem jeszcze coś będzie ciekawego i no narka.